jest bardzo miłe i bardzo wzruszające, że powstał taki mural w Opolu i no, nie wiem co powiedzieć. Dziękuję bardzo. Zawsze była pani, jak to się mówi, w cieniu Andrzeja, ale to była osoba niezwykła, osoba o wielkim sercu. Wydawałoby się, że to taki twardy chłop muzyka, tak naprawdę człowiek, który, zresztą jak wszyscy mówią, gołębim sercu i do ludzi, i do zwierząt. To prawda. Andrzej był bardzo taką osobą ciepłą i chociaż był takim prawdziwym facetem, ale potrafił się wzruszyć. To prawda. A jak było tak naprawdę w takim codziennym życiu? Rzeczywiście też pani z nim podróżowała, czy też właśnie zajmowała się tą stroną, kiedy on po tym wszystkim wracał i szukał tego domowego ogniska? Oj tak, no podróżowaliśmy dużo i no było ciekawie i wesoło, nie da się tego opowiedzieć. Ale zawsze wracał do domu i zawsze wtedy robił coś takiego. Czuł się wtedy dobrze i swobodnie i zadowolony był, że po prostu wrócił. Lata 80. były bardzo wyjątkowe. To był taki okres, że komuna już chwiała się w swoich fundamentach i w tym momencie pojawiły się takie wspaniałe petardy jak TSA. Wtedy rozwaliły ten system, stworzyły w zasadzie pewien ruch. Każdy miał na plecach takie napisy. To było coś. Także dziękujemy. I dla nas Opolan to też był szczególny okres i szczególny zespół, bo mieliśmy wspaniałe gwiazdy właśnie w tym zespole z Opola, między innymi Andrzeja Nowaka. Bardzo utożsamialiśmy się z tym artystą i artysta utożsamiał się z Opolem cały czas. Podkreślał to, skąd jest. Utrzymywał kontakty. Nie tylko z muzykami, tak jak z Jacusiem Kaczykiem, już jako z Łebsy, ale także z nami, z Urzędem Miasta. Wydawaliśmy płytę Polska i to było ciekawe bardzo przeżycie dla nas. Urodziłem się w Polsce. Także to jest coś wyjątkowego i dlatego chcieliśmy w wyjątkowy sposób uczcić tego artystę. Niestety jeszcze jest w nas smutek z tego powodu, że odszedł za wcześnie. No ale to jest wyjątkowe dzieło, faktycznie niesamowite jest ten mural. To jest trzeci mural na tej trasie, bardzo wyjątkowy po tej stronie Odry. Wielkie dzięki, mistrzu. Będziesz zawsze w naszych sercach. Dziękujemy. Jak to było przy tym tworzeniu jego piosenek? To było w domu czy w studiu? Nie, Andrzej budził się w nocy i stwierdził, że ma nagle jakiś pomysł. Wszedł do swojego studia, pisał, tworzył i na drugi dzień już była piosenka. On nie siedział nad tekstami, jak niektórzy, że pisali je miesiącami czy tygodniami. On po prostu wpadało mu coś do głowy i to była sekunda. My wszyscy Opolanie jesteśmy przyjaciółmi dobrej muzyki, szczególnie muzyki, którą Andrzej grał z zespołem TSA, zespołem Złe Psy, więc liczę na to, że ta muzyka będzie w nas trwała, będzie z nami jak najdłużej i właśnie chyba dlatego chciałbym, żeby ten mural czy inne sytuacje po prostu mówiły nam dalej o Andrzeju, mówiły o tym, co robił i żebyśmy mieli z tego po prostu satysfakcję i radość. Wszyscy chcieliśmy, żeby ten wzmacniacz jego osoby miał właśnie taką moc jak wzmacniacz gitarowy, żeby ta moc szła między budynki Opola, żeby szła dalej w świat, w Polskę, w heavy metalowy świat i myślę, że to się udało. Wiele razy podkreślałeś tę swoją przyjaźń z Andrzejem, te wspólne dni, tygodnie, miesiące. To był człowiek no, niezwykły. Myślę, że był wyjątkową osobą. Przede wszystkim nie udawał, a to jest dosyć istotne, jeżeli jest się artystą, jeżeli się po prostu przekazuje innym dany, jest takim nośnikiem, prawda, różnych treści. To właśnie to, że on był autentyczny, był sobą. Przypomnij choć jedną taką historię właśnie przecież tych tras, tych godzin, przejazdów samochodem, tych koncertów mieliście wspólnie ze Złymi Psami dziesiątki. Wiesz co, to ja może powiem inaczej, powiem mój pierwszy kontakt z Andrzejem. Mój pierwszy kontakt z Andrzejem był taki, że występował na koncercie z okazji 40. urodzin Marka Kapłona. To był taki pierwszy koncert, kiedy w ogóle zagrali ze sobą razem i udostępniałem na ten koncert wzmacniacz i spotkałem go po prostu na scenie, kiedy próbuję włączyć mój wzmacniacz i zapytałem go,
Słuchaj, czy mogę ci jakoś pomóc? Włączyć ten zmarszczek, on mówi, daj na full. I to myślę, że była taka, wiesz, najważniejsza rzecz, którą na początku już mnie, że tak powiem, ujął. No, tak. Takich historii pewnie każdy z nas, członków zespołu, mógł opowiedzieć wiele. Był wrażliwy jak artyści i dawał temu, że tak powiem, wyraz, grając, pokazując nam rock'n'rolla. Czy jest taka piosenka, która zawsze z mężem będzie pani taka kojarzona, że to jest ten Andrzej cały sobą w tej piosence? Nie mam jednej, jest... Mnóstwo. Myślę, że wszystkie, większość, dużo, no, ciężko mi jest wybrać jedną. No, no na pewno jest tego sporo, ale no nie mam takiej jednej konkretnej. Czyli jest album piosenek po prostu? Jest dokładnie album piosenek, tak. Nie ma winy, wszyscy święci.